Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Właśnie wysłuchałem bardzo ciekawej wypowiedzi jednego z polskich arcybiskupów, zaraz powiem jakiego. I po jej zakończeniu siedziałem tak jak teraz tutaj sobie, prawda? Przez kilka minut w zupełnym milczeniu. Ów arcybiskup jako historyk wypowiadał się na temat rzekomych zarzutów, oskarżeń wobec Jana Pawła II, wobec arcybiskupa Sapiehy, zarzutów dotyczących pedofilii, molestowania kleryków przez arcybiskupa Sapiehę. I powiem wam szczerze, że już troszkę we mnie te emocje opadły, ale wzburzyła się we mnie ogromna wściekłość, jak to powiedział ów arcybiskup, chyba na nas Polaków, nie na wszystkich. Wy, którzy słuchacie tego materiału, nie jesteście niczego winni, bo pewnie też myślę, że po ludzku jesteście wściekli na te ataki, czy tych, którzy którzy są autorami ataków na, wciąż powtarzających się ataków na Jana Pawła II. Jak to powiedział ów arcybiskup, mam na myśli arcybiskupa Grzegorza Rysia, którego konferencję zamieszczam tutaj w linku w komentarzu pod tym filmem. Polecam wam serdecznie, arcybiskup Grzegorz Ryś jako historyk. Doktor habilitowany, bo wykształcenie jest ważne, o tym też za chwilę powiem, bo to jest druga kwestia. Powiedział coś takiego, że jeździ po świecie tu i tam i na całym świecie dziwią się nam Polakom, jak łatwo jest nam atakować Jana Pawła II i mówią, i tam sobie nawet ten cytat zapisałem, może przytoczę od razu arcybiskupa. Nikt na świecie nie rozumie tego, co dziś Polacy robią z Janem Pawłem II. I teraz przejdźmy do meritum tego, o czym chcę dzisiaj wam powiedzieć. I myślę, że wy też będziecie się swoją opinią w komentarzach na ten temat dzielić. Musimy zapamiętać jedno, że historia każdego człowieka, tutaj na ziemi, która się rozgrywa, to jest historia walki dobra ze złem, to jest historia walki szatana, który chce za wszelką cenę zdobyć duszę każdego człowieka, począwszy od Jana Pawła II, skończywszy na zwykłym Janiszewskim, Kowalskim, takim zwykłym zwyklaku jak ja. Każdy z nas jest w orbicie zainteresowań szatana, ale co najważniejsze, każdy z nas z tej orbity, że tak powiem, wpływów szatana został wykupiony najdroższą krwią Chrystusa przez to, że Chrystus zmartwychwstał. I teraz my decydujemy, że tak powiem, wokół kogo będziemy orbitować. Czy wokół diabła, który jest ojcem kłamstwa, ale nie tylko ojcem kłamstwa, ojcem manipulacji, ojcem półprawd, czy będziemy orbitować wokół Chrystusa, który z drogą, prawdą, uwaga, i życiem. I przepraszam, będę sięgał do tego, co sobie zapisałem. Ale zauważmy, że najgroźniejszą bronią, jaką szatan może wytoczyć przeciwko nam, są nie tylko kłamstwa, ale też manipulacje i półprawdy. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. W sklepiku mocsłabości.pl jest książka autorstwa pani dr Milen Kindziuk, poświęcona rodzicom Karola Wojtyły. I pewnie wiecie, bo to się dość głęboko echem medialnym odbiło, że od samego początku życie Karola Wojtyły było zagrożone. To znaczy, już na etapie życia prenatalnego mama Karola Wojtyły była namawiana do tak zwanej aborcji. Szatan od samego początku robił wszystko, żeby pozbawić najpierw właśnie życia Wojtyłę. To znaczy, żeby się nie urodził. No a teraz po śmierci Wojtyły, po śmierci Jana Pawła II, robi wszystko, żeby zabić w nas pamięć o tym świętym Polaku, jednym z największych papieży w historii Kościoła. I polecam wam książkę, znalazłem sobie tytuł, bo nie pamiętam tych wszystkich książek, które są w sklepiku, tam jest ponad 500 książek. Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice Jana Pawła II.
To tak na sam początek. Kolejna sprawa. Zeznania tak zwanych księży patriotów. Już nie będę się zagłębiał, kim byli księża patrioci. Myślę, że każdy z nas chyba taką wiedzą dysponuje, kim byli księża patrioci. Księża, którzy po prostu byli niewiarygodni, prawda, podesłani przez bezpiekę. Ich wyznania, ich zeznania, opinie, notatki, donosy. To niewiarygodne źródło, to źródło ahistoryczne, to źródło pełne manipulacji, to źródło, które należy odrzucić jako fałszywe. Jeżeli buduje się zarzuty wobec Jana Pawła II na podstawie wyznań, zeznań księży patriotów, czyli na podstawie fałszywych źródeł, to wiadomo, że również wniosek z tychże zeznań, wyznań będzie fałszywy. Jeżeli coś budujemy na kłamstwie, zawsze z tego wyniknie kłamstwo. Fałszywa przesłanka zawsze buduje niewiarygodne argumenty, chociaż no właśnie one mogą medialnie się bardzo dobrze sprzedawać. I zauważmy, że dzisiaj raczej liczy się to, co sensacyjne i medialnie można sprzedać, niż wiarygodność historyczna, niż wiarygodność na przykład naukowa. Dzisiaj, prawda, nawet bez wykształcenia można się na każdy temat wypowiadać. I nie ma z tym problemu, jeżeli ktoś po prostu nie rozumie metod badawczych, metod historycznych, jakimi się należy posługiwać, badając tę czy inną sprawę. Kolejna sprawa. Odpowiedzią na wszelkie zarzuty dotyczące papieża Polaka, a szczególnie te prześmiewcze memy, które się pojawiają w internecie, jest nauczanie Jana Pawła II. I obiecuję sobie i wam, że tutaj na kanale od dziś pojawi się bardzo dużo filmów związanych z nauczaniem Jana Pawła II, to znaczy dotyczących nauczania Jana Pawła II. Co więcej, właśnie teraz chcę wam ogłosić, że Jan Paweł II staje się głównym patronem naszego kanału, że będziemy bardzo, byśmy powiedzieli dziś współczesnym językiem, promować Jana Pawła II, promować jego nauczanie, że właśnie teraz, byśmy powiedzieli dzięki atakom, tym niesłusznym zarzutom, obrzydliwym zarzutom budowanym na fałszywych zeznaniach, wyznaniach, opiniach ahistorycznych. Dzięki tym fałszerstwom, które mają na celu atak na Jana Pawła II, wydobędziemy na światło dzienne nauczanie Jana Pawła II z korzyścią dla nas wszystkich. I teraz przechodzę, będę cytował troszkę arcybiskupa Grzegorza Rysia, który w rozmowie z młodzieżą tutaj w archidiecezji łódzkiej, w liceum imienia Jana Pawła II, pytany o przez któregoś z wychowawców, zdaje się chyba, tej młodzieży, o zarzuty dotyczące Jana Pawła II. Pamiętajmy, że arcybiskup Grzegorz Ryś był pracownikiem komisji procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Arcybiskup Grzegorz Ryś jest doktorem habilitowanym m.in. nauk historycznych. Oczywiście też wybitnym znawcą myśli ojców Kościoła. Natomiast jest historykiem. Pracował w komisji beatyfikacyjnej Jana Pawła II i miał wgląd do dokumentów, listów, źródeł historycznych, pisanych również przez na przykład tajnych współpracowników, przez ludzi bezpieki, prawda, przez ludzi 4 Wydziału Służby Bezpieczeństwa, który, prawda, się specjalizował w walce z Kościołem i który ma na swoim sumieniu krew błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I on mówi coś takiego, arcybiskup Grzegorz Ryś. Wszystkim strajkom antykomunistycznym w czasach PRL-u towarzyszyły wizerunki Jana Pawła II. Gdyby nie Jan Paweł II, mówi arcybiskup Grzegorz Ryś do młodych, to żylibyście w takim kraju, w jakim ja żyłem. W jakim kraju żył arcybiskup Grzegorz Ryś? Dorastał pewnie, jak większość z nas. Ja się urodziłem w roku 1980, w związku z tym jeszcze 9 lat w PRL-u, prawda, funkcjonowałem jako dzieciak. Gdyby nie Jan Paweł II, komunizm w Polsce by nie upadł. I na pewno nie stałoby się to na drodze pokojowej. Co więcej, arcybiskup Grzegorz Ryś rzecze tak. To jest strasznie trudne do przegryzienia dla niektórych to, że Jan Paweł II był tym, który motywował duchowo, który wspierał Polaków w walce z komunizmem.
niektórzy do dziś nie są w stanie przełknąć, że to właśnie dzięki Janowi Pawłowi II komunizm w Polsce upadł. I owi wciąż walczą z Janem Pawłem II. Często są to ich dzieci, synowie, córki, prawda, którzy pracują jako dziennikarze. Często bez jakiegoś specjalistycznego wykształcenia dziennikarskiego, ale dobra, zostawmy ich. Druga sprawa, kolejny cytat z arcybiskupa Grzegorza Rysia. I to już mówiłem na początku, jeszcze raz powtórzę. Nikt na świecie nie rozumie tego, co my dziś, Polacy, robimy z Janem Pawłem II. Patrzą na nas jak na kompletnych wariatów. I arcybiskup Grzegorz Ryś podaje przykład Meksyku, gdzie we wszystkich kościołach są trzy wizerunki. Matki Bożej z Guadalupe, wiadomo, to jest patronka. Jezu, ufam Tobie i Jana Pawła II. I dodaje, w Meksyku nikt nie postuluje, aby zdejmować obrazy Jana Pawła II, aby burzyć pomniki Jana Pawła II, a oto Polacy, już nie będę podawał, że tak powiem, cytował, zmieniaj nazwiska, którzy domagają się, żeby w Polsce burzyć pomniki Jana Pawła II, żeby zrywać, prawda, tabliczki z ulicami poświęconymi papieżowi, Polakowi i tak dalej. I teraz bardzo ciekawe. Arcybiskup Grzegorz Ryś czytuje list przewodniczącego Wydziału do Spraw Wyznań Polskiej Zjednoczonej Partii Komunistycznej w województwie krakowskim. List, który napisał ów człowiek do biskupa Wojtyły. List o tym, jak się księża stosują lub nie stosują do prawa lokalowego. I powiem wam szczerze, że ten przykład jest najlepszym dowodem na to, jak łatwo manipulować naszą pamięcią i jak łatwo budować fałszywe zarzuty, odwołując się do fałszywych źródeł. Przepraszam, nie będę wam przytaczał całości tegoż listu, odsyłam was do linku, który znajduje się pod tym filmem od, zdaje się, minuty 15, warto, żebyście sobie posłuchali. Ci, którzy atakują Karola Wojtyłę, Jana Pawła II, nie mają tak naprawdę pojęcia o metodach działania cwaniaków z byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Komunistycznej. Ten list, do którego się przed chwilą odwoływałem, ma jeden cel. Został napisany z nadzieją, uwaga, wykreowania innej pamięci o Janie Pawle II. Jakiej to pamięci? Jaką to pamięć? Niektórzy chcieliby wykreować pamięć o Janie Pawle II. Ci, którzy nie mogą się pogodzić chociażby z tym, że komunizm upadł w Polsce dzięki Janowi Pawłowi II i dzięki papieżowi Polakowi, odbyło się to na drodze pokojowej i bezkrwawej. Ma to być pamięć o Janie Pawle II, napisana przez komunistów, których dzisiaj już między nami, prawda, u sterów władzy, tak powiem ogólnie, nie ma, ponieważ komunizm w Polsce upadł, ale uwaga, ten twór komunistyczny, który zdechł w Polsce, z zagrobu nadal chce definiować naszą pamięć o Janie Pawle II i uwaga, chce na podstawie tej pamięci definiować naszą relację do Jana Pawła II i uwaga, na podstawie tych fałszywych donosów, wyznań, zeznań budowanych na opiniach, prawda, księży patriotów, współpracowników służby bezpieczeństwa, czy tych wszystkich tajnych współpracowników, buduje się atak na Kościół w Polsce i ostatecznie również na Kościół powszechny, Kościół katolicki. Zaczynając od Jana Pawła II, wyrywając Jana Pawła II z kontekstu historycznego, wyrywając go z kontekstu prawdy, stawiając Jana Pawła II wobec fałszywych, manipulacyjnych, pełnych, w najlepszym wypadku półprawd zarzutów, chce się zmanipulować naszą pamięć o Janie Pawle II, żebyśmy, mówiąc krótko, mieli już po prostu dosyć. Dosyć kościoła, dosyć biskupów, dosyć księży, dosyć również Jana Pawła II, prawda? Tu też takie ciekawe spostrzeżenie z mojej strony, że na przykład pojawiają się też i tacy,
którzy dokładnie tymi samymi metodami się posługują i bardzo dobrze sobie przemyślałem to, co teraz chcę wam powiedzieć i nie ma tu żadnej przesady. Dokładnie tymi samymi metodami się posługują wobec na przykład papieża Franciszka. Dokładnie tak samo manipulują wypowiedziami papieża Franciszka. Są również na przykład i tacy, którzy przeinaczają na własną korzyść wypowiedzi Benedykta XVI, nazywając siebie, prawda, katolikami. Już nie będę mówił na jakich kanałach, bo w ogóle wy państwo jesteście mądrzejsi ode mnie. I ja tutaj tylko bywam bardzo rzadko i też sobie postanowiłem, że na kanale będę bywał rzadziej, bo nie wszystkim to się podoba, w związku z tym ja to przyjmuję, będę miał więcej czasu na przykład na czytanie książek. Natomiast buduje się fałszywą pamięć, nową pamięć o Janie Pawle II na podstawie, słuchajcie, fałszywych, ahistorycznych źródeł. Ciekawe to wszystko, nie? Dziś podobno, znaczy podobno, no nie podobno, mamy wolność słowa, tak. Jest taki film i arcybiskup Grzegorz Ryś też podaje ten przykład, zatytułowany Klecha. Film poświęcony zamordowanemu przez, prawda, bezpiekę księdzu Kotlarzowi, zabitemu właśnie przez ów czwarty Wydział Służby Bezpieczeństwa, który zamordował błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. I pewnie wiecie o tym, a może i nie, ów film Klecha przez półtora roku, a może i dłużej, chyba półtora roku, czy też dwa lata, nie jest w stanie przebić się do polskich kin. Podobno mamy wolność i można, że tak powiem, wszystko wszędzie oglądać i robić, a jednak, że tak powiem, są na cenzurze pewne filmy, których się nie upublicznia, których się nie pokazuje przed wszystkimi, no bo komuś zależy na tym, żeby pamięć o Janie Pawle II po pierwsze była wykrzywiona, bo przez potłuczone szkła naszych okularów, potłuczone argumentami ahistorycznymi fałszywymi, będziemy w sposób fałszywy widzieć nie tylko Jana Pawła II, ale też Kościół. Myślę, że ci, którzy atakują Jana Pawła II i arcybiskupa Sapiehę, zaraz o nim chwilkę też powiem, mają dokładnie świadomość tego, jak bliski nam Polakom jest Jan Paweł II. Dokładnie wiedzą, że jeżeli Polakom zabierze się Jana Pawła II i przy okazji zabierze się błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, później zabierze się, prawda, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, zabierze się jeszcze przy okazji gdzieś, prawda, Maryję jako taką, no, niepotrzebną w ogóle, to o wiele łatwiej Polaków oderwać od Kościoła, aby stali się łatwym łupem manipulacji, kłamstw, prawda, półprawd. To jest niesamowite. Co do oskarżeń dotyczących arcybiskupa Sapiehy o to, że, prawda, był pedofilem i molestował kleryków. Arcybiskup Grzegorz Ryś mówi tak. W IPN-ie znaleziono zeznania złożone przez księdza, prawda, tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, prawda, księdza, ale tutaj, prawda, ktoś powie, no, zeznania księdza, zobacz, kim był ten ksiądz. Księdza, który był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, który, ów ksiądz został suspendowany przez arcybiskupa Sapiehę. I właśnie jako suspendowany, prawda, jako współpracownik Służby Bezpieczeństwa donosił, że oto arcybiskup Sapieha jest pedofilem i molestował kleryków. No powiedzcie mi, że czy ów suspendowany przez Sapiehę kapłan miał powody, żeby kłamać na temat arcybiskupa Sapiehy, czy nie miał? No miał, bo był przez niego suspendowany i myślę, że było po ludzku, był w nim żal, mówiąc delikatnie, a może i nienawiść wobec arcybiskupa Sapiehy. Krótko mówiąc, tak, tego typu zeznania księży, ale tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa i do tego jeszcze suspendowanych przez Kościół, nie mają żadnej wiarygodności. I każde źródło, które badamy historyczne, na przykład źródła oparte na wyznaniach, prawda, opiniach, zeznaniach tajnych współpracowników, trzeba weryfikować z innymi źródłami. No ale ten, kto, prawda, nie studiował na przykład historii albo dziennikarstwa i nie robił tego w sposób rzetelny, nie ma pojęcia o takich metodach badawczych. Tego typu, że tak powiem, frywolne podejście do formułowania zarzutów,
raz jeszcze podkreślę, na podstawie fałszywych argumentów źródeł ahistorycznych skierowanych wobec Karola Wojtyły czy Sapiehy, jest wynikiem, prawda, naszego dzisiaj przekonania, że każdy na każdy temat może się wypowiadać i wykształcenie jest do niczego niepotrzebne. No właśnie, mamy owoc tego, że każdy na każdy temat się może wypowiadać, nie mając pojęcia o metodach badawczych, o krytycznym podejściu do źródeł, które bada, źródeł historycznych. I tu odniosę się do tego, co mnie spotkało tydzień temu. Miałem o tym nie mówić, ale w związku z tym, że pojawiła się sprawa właśnie fałszywych, już to możemy powiedzieć, fałszywych zarzutów skierowanych przeciwko Janowi Pawłowi II i dotyczących również arcybiskupa Sapiehy, to wspomnę o tym. Tydzień temu spadł na mnie potężny hejt, ponad 500 komentarzy, zdaje się, tam było, czy nawet 600, pod filmem, w którym cytowałem artykuł księdza profesora Węgrzyniaka dotyczący serialu The Chosen, gdzie dwukrotnie powiedziałem, że mam wykształcenie teologiczne i w związku z tym mam prawo i obowiązek z większym autorytetem wypowiadać się na tematy teologiczne niż ci, którzy takiego wykształcenia nie mają. Otóż, proszę Państwa, po raz pierwszy w historii tegoż kanału, a na tym kanale jest ponad 1000 filmów, ten kanał ma chyba już 7 lat, pierwszy raz musiałem skasować materiał, który opublikowałem na tym kanale. Pierwszy raz od 1000 filmów, od początku istnienia kanału Moc Słabości, ponieważ hejt ze strony katolików, no bo pisali do mnie na przykład ludzie na Facebooku, którzy w zdjęciach profilowych mieli różaniec, mieli Jezu, ufam Tobie, prawda, mieli Matkę Bożą, mieli różnych świętych. Z taką nienawiścią z tegoż powodu, że oto ja śmiałem powiedzieć i to dwukrotnie, prawda, film trwał 40 minut, a ja wciąż powtarzałem, czyli dwukrotnie rzekłem, że mam wykształcenie teologiczne. Jak ja śmiem mówić, że jako teolog mam prawo i obowiązek z większym autorytetem wypowiadać się na tematy teologiczne od tych, którzy takiego wykształcenia nie mają. Nawet maile otrzymywałem, te wszystkie maile wyrzuciłem do spamu, doradziłem się osób najbliższych, powiedziały, że po prostu nie trój sobie serca i sumienia tym wszystkim, a szczególnie serca. To jest owoc tego, że oto, proszę Państwa, każdy w internecie na każdy temat się może wypowiadać i bez wykształcenia na każdy temat może rzec, co chce. No to właśnie na tej podstawie również sformułowano zarzuty wobec Jana Pawła II. Ludzi, którzy jako autorzy tych zarzutów nie mają pojęcia o metodach badawczych, o naukowych metodach historycznych, którzy nawet pewnie z punktu widzenia dziennikarstwa uprawiają jakieś amatorskie dziennikarstwo, pseudodziennikarstwo. Oczywiście postanowiłem, że w internecie tutaj na kanale będzie mniej mnie samego, będę się tu rzadziej pojawiał jak najbardziej i to mi jest na rękę, bo będę mógł się też czymś innym zająć, ale dziś nagrywam ten materiał właśnie z myślą o Janie Pawle II. I wracając do Jana Pawła II, arcybiskup Grzegorz Ryś, jako historyk, ten, który, przypomnijmy, pracował w komisji procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, mówi tak: brak weryfikacji tajnych współpracowników z innymi źródłami zawsze może stanowić fundament do budowania fałszywych zarzutów pełnych manipulacji. No i dziś niejako z zagrobu, prawda, komuniści chcą nam narzucać, jak mamy rzeczywistość odbierać, jak mamy spoglądać na Jana Pawła II, jak mamy go oceniać. Dziś nadal komuniści chcą, że tak powiem, zweryfikować naszą pamięć o papieżu Polaku. Wciąż chcą nami manipulować. Kolejna sprawa, do której się odwołuje arcybiskup Grzegorz Ryś, to jest sprawa arcybiskupa McCarricka, już nie arcybiskupa, prawda, został pozbawiony tych wszystkich tytułów. Papież Franciszek, McCarrick, prawda, ten, który skojarzony z pedofilią i od razu było to skojarzenie, prawda, McCarrick, czyli Jan Paweł II był odpowiedzialny za to, co McCarrick wyprawiał. Papież Franciszek postąpił bardzo mądrze w tym temacie, bo oto upublicznił wszystkie dokumenty dotyczące McCarricka, ponad 500 stron. Arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział, że przeczytał wszystkie te 500 stron w języku angielskim, prawda, i poświęcił temu mnóstwo czasu, przeczytał.
i jasno z tych dokumentów, uwaga, opublikowanych przez papieża Franciszka w sposób bardzo mądry, wynika, że za pedofilskie ekscesy McCarricka nie odpowiada Jan Paweł II, ale odpowiadają biskupi amerykańscy. Dokumenty te nie zostawiają suchej nitki na biskupach amerykańskich, którzy pozwolili na to, co wyprawiał McCarrick. Jan Paweł II nie miał nic wspólnego z tym, co McCarrick wyczyniał. I zobaczcie, że dzisiaj już o McCarricku w kontekście pedofilii, za którą miałby być odpowiedzialny Jan Paweł II, się nie mówi. Od czasu, kiedy opublikował papież Franciszek te wszystkie dokumenty, temat wygasł, nikt nikogo nie przeprosił, prawda? No bo po co przepraszać, skoro się zrobiło, że tak powiem, dolara, pieniążka, euro na tych czy innych materiałach medialnych. Myślę, że też o to chodziło, żeby zarobić fajne pieniążki, prawda? Na dobrze sprzedających się tytułach. I arcybiskup Grzegorz Ryś rzecze tak. Nie mam ani cienia wątpliwości, że na podstawie rzetelnych, naukowych badań Jan Paweł II się obroni. Uwaga, badań naukowych. I powtórzę raz jeszcze. Wykształcenie ma znaczenie. Wykształcenie ma znaczenie. To, co mamy w głowie, ma znaczenie. Ponieważ w ten sposób potrafimy w sposób krytyczny oceniać źródła, które czytamy i mamy do dyspozycji metody, które poznaliśmy na studiach badania tekstów źródłowych, czytania tekstów źródłowych. No ale dzisiaj widocznie fakty medialne chcą być ważniejsze od faktów. Dlatego raz jeszcze sobie wam obiecuję, że na tym kanale Jana Pawła II będzie bardzo dużo, że Jan Paweł II z tego kanału się rozleje wszędzie, gdzie będzie mógł dotrzeć. I taka prośba do nas wszystkich. Zgłaszajcie wszystkie obraźliwe memy z Janem Pawłem II. Zgłaszajmy te wszystkie memy. Nie pozwólmy, żeby teraz, zobaczcie, ludzie młodzi dorastają w tej atmosferze zarzutów, fałszywych zarzutów, no bo budowanych na fałszywych przesłankach, skierowanych przeciwko Janowi Pawłowi II. Ludzie młodzi wzrastają właśnie w takiej atmosferze, że oto Jan Paweł II, czyli pedofil, czyli, prawda, współpracownik komunistyczny, czyli człowiek komuchów, jakby tośmy powiedzieli. Nie pozwólmy, żeby pamięć ludzi młodych, dorastających, została skażona tak, jak naszą pamięć niektórzy chcą wciąż skazić, prawda, a może i przerazić. Chcą przeformatować naszą pamięć o Janie Pawle II. Tymczasem Jan Paweł II obroni się sam na podstawie rzetelnych, naukowych badań. A memy, obraźliwe memy, bardzo łatwo weryfikować na podstawie nauczania Jana Pawła II. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przepraszam, że było takie długie. Odsyłam was do tekstu, do wypowiedzi arcybiskupa Grzegorza Rysia, która tutaj znajduje się w komentarzu. Jeszcze jedno takie, pod tym filmem w komentarzu, jeszcze jedno takie bardzo ważne ogłoszenie. Też tak postanowiłem, że ten różaniec, który mam tutaj na kanale od ponad 2 lat, który odmawiamy codziennie o godzinie 5 rano, będziemy sobie go odmawiali od poniedziałku do piątku, żebyście w sobotę i w niedzielę, prawda, mieli, że tak powiem, spokój. Być może od kanału Moc Słabości, ale też być może jakoś, żebyśmy sami się mogli zmotywować do tego porannego różańca. Tak więc zapraszam na poranny różaniec, czyli o godzinie 5 rano tutaj na kanale od poniedziałku do piątku. Dziękuję wam wszystkim za dobre słowo. Dziękuję za wszelką krytykę, bardzo jestem za nią wdzięczny, ponieważ dzięki tej krytyce mogę być lepszy i mogę się zająć zupełnie innymi sprawami, a mam tutaj milion książek do przeczytania, które też wam polecam, bo jako pasjonat książek wiecie, że zawsze wam polecam książki ze sklepiku mocsłabości.pl. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie i najważniejsze, święty Janie Pawle II, módl się za nami, bo dzisiaj bardziej cię potrzebujemy, myślę, niż kiedykolwiek, być może jeszcze bardziej niż w czasach komunizmu. Szczęść Boże wam, nam wszystkim.